Siemaneczko, zaczynamy podsumowanie miesiąca. Oczywiście bierzemy się za lipiec, miesiąc wakacyjny. Zobaczymy, jak to wygląda w wakacje. I standardowo zaczniemy od pokazania, jakie filmy były opublikowane na kanale od ostatniego podsumowania. I na pierwszy ogień leci oczywiście Serce z kamienia od części 31. A najmroczniejszy lęk to, z tego co pamiętam, tak, to była walka z tym demonem Iris. Znaczy jej najmroczniejszym lękiem, czyli to był demon Olgierda, dokładniej tak szczegółowo rzecz ujmując. No i Wiedźmina ukazało się, z moich tajemnych notatek wynika, 13 części. Zakończyliśmy na 43. wielki finał, finałowa zagadka. Dobrze poszło, tam chyba poszło za drugim razem, no. Nie licząc tego głupiego samobójstwa, bo wypadłem po prostu za mapę. Znaczy za mapę, ze skały spadłem, głupio. Następnie bierzemy się za Alex od części 112, Cyklop. Rozsmarowany pierwszy Cyklop. I kończymy na części 125, ukazało się 14 łącznie. Myśliwie staje się zwierzyną, to pomagaliśmy Arksowi zabić albów, którzy na niego polują. Dokładnie. No i weszła w tym miesiącu trzecia seria, mianowicie Krew i Wino, no bo zakończyliśmy jeden dodatek, to trzeba zacząć drugi dodatek, prawda? Dokładnie. 15 wyświetleń, widzę, że wam się spodobała część, no kurde, komu by się nie podobał Wiedźmin, nie? Tutaj się troszeczkę nie zgadza, bo już 3 wyświetlenia są, tak by the way. Dwie części się ukazały i łącznie filmów w lipcu ukazało się 29 plus podsumowanie poprzednie daje nam 30. No i jeden dzień był bez filmów, bo po prostu miałem takie urwanie głowy, że zapomniałem, nie? Przypomniało mi się dopiero rano następnego dnia. To było po zawodach. No i to był naprawdę taki zalatany dzień, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. No i co, i przechodzimy teraz do statystyk szczegółowych. I jak widzicie, trochę dodatnich statystyk, trochę ujemnych. Taki mieszany miesiąc, jak na wakacje, nie ma tragedii moim zdaniem. Wakacyjne miesiące poprzednie chyba były o wiele gorsze, z tego co tam pamiętam. Ale ręki sobie za to uciąć to oczywiście nie dam. No i na pierwszy rzut oczywiście lecą oceny, jest ich mniej, bo było 43 pozytywne, jest 24. I najwięcej było 5 ocen pozytywnych 23 lipca. Okej, no i podsumowanie. Widzę, że tu się najlepiej prezentuje pod względem ocen. No i słusznie. Następnie bierzemy się za wyświetlenia. Wyświetleń jest troszeczkę więcej, bo było 1050. A mamy 1093, więc troszeczkę jest ich więcej. I najwięcej wyświetleń było 21 lipca, 62. Następnie komentarzy też jest niestety mniej, bo były 32 komentarze, mamy 23 niestety. Najwięcej komentarzy było 3 lipca 7. Następnie subskrypcje, no niestety subskrypcje trochę no tak szybko już nie lecą w dół jak w poprzednich dwóch miesiącach, ale dalej są na ujemnym bilansie i mamy na dzień dzisiejszy 79 subskrypcji. Nie wiem, no ostatnie dwa miesiące pod względem subskrypcji tak kiepsko wyglądają, naprawdę kiepsko. No i dobra, i najważniejsze statystyki mam zrobione, czyli bierzemy teraz wszystkie po kolei. Bierzemy czas oglądania. Czas oglądania jest praktycznie taki sam, może delikatnie wzrósł w górę, ale to jest niewielka różnica. Następnie to pomijamy, utrzymywanie uwagi odbiorców. Tutaj delikatnie pospadało, średni procent obejrzeń spadł o 2% i średni czas oglądania chyba o sekundę, więc no delikatnie w dół. Dane demograficzne, myślę, że to nie działa tak jak powinno działać. Miejsce odtwarzania pod względem oczywiście wyświetleń, tutaj też pod względem wyświetleń oczywiście czołówka bez zmian w tej samej kolejności, tylko procentowo niewielkie różnice w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Źródła wizyt, no tutaj już delikatnie może się... Nie, tutaj jest to samo, dokładnie. Urządzenia, tak, tutaj delikatnie się trochę pozmieniało. Ze względu na to, że PC stracił dobre 9 albo 10% stracił na rzecz telefonów komórkowych. Znowu pojawiły się telewizory, ale z takimi paroma wyświetleniami. Tak samo jak konsole.
Ale telefony komórkowe odżyły 21. Widzę, że coś się... Aha, to już... Chyba już wiem, z czym to ma związek, ale do tego dojdziemy. Subskrypcje były, oceny były, filmy na playlistach. Tak jak mówię, jeden dzień był bez filmu. No, od paru miesięcy się czegoś takiego, coś takiego nie pojawiło, nie? Nie zdarzyło. Zawsze były filmy codziennie, no niestety w tym miesiącu był jeden dzień bez filmów. Oczywiście tutaj nie wiem, czemu tak dziwnie pokazuje, bo był jeden dzień bez filmów. Był 28. No tutaj więc powinno być tylko taki jeden dzióbek. Nie wiem, czemu są dwa. Na pewno jest tylko jeden dzień bez filmów na 100%. Ale nie, wróćmy, nie. 27, a 20... Nie, to też... Nie, chociaż, bo... Nie. Się zastanawiałem, czy krew i wino, czy playlistę zrobiłem w tym samym dniu, co się pojawił pierwszy odcinek, ale tak. W pierwszym od razu odcinku była playlista stworzona. Dobra, no i udostępnienia. Tutaj sporo się zadziało. Bo aż 18 udostępnień, 16 było 21. No i Serce z Kamienia, część 37 była udostępniana. Ciekawe, no ale dobra, statystyka poszła. Adnotacji nie używamy. Karty delikatnie spadły, kliknięcia w zajawki karty. Porównając do poprzedniego miesiąca. Ekran końcowy delikatnie wzrósł, jeśli chodzi o wyświetlanie, a kliknięcia znacząco wzrosły, bo było chyba 2 albo 3, teraz mamy 8, więc fajnie to poszło w górę. No i możemy przejść do podsumowania, do topki, pod względem oczywiście wyświetleń. Adboxing klawiaturki, nie pamiętam, co było w poprzednim miesiącu, nie wiem, czy nie podsumowanie. Albo Dragon Age chyba, no. A teraz mam adboxing, wrócił. I na drugim miejscu jest podsumowanie czerwca. I dopiero na trzecim mamy standardowo serię, które prowadziłem, bo w zasadzie już Serce z Kamienia zakończyliśmy, a to jest ostatnia część. A, no to fajnie, fajnie, że to wskoczyło. Główny region oczywiście Polska. Niedźwiadek pisał, że chyba jest w Polsce, więc w lipcu to pisał, więc pewnie dlatego jest tak wyboostowana, prawie 100% zgarnęła. Tutaj nie, tutaj coś nie działa. Źródła wizyt i miejsce odtwarzania. I tak to wygląda w tym miesiącu w lipcu. Kończymy podsumowanie, zapraszam oczywiście za miesiąc. Się widzimy, wpadajcie do opisu pod filmem, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i na razie.